Cześć. Dzisiaj chciałem pokazać Wam tworzenie rabaty palmowej. Jest dużo wolnego czasu. Powoli sobie coś tam dłubię. Rabatę zrobiłem z takich łat jesionowych. Łaty naprawdę twarde. Mają kupę lat, może z 15. Piła stawała, jak ich ciąłem. I tak, karłatkę już znacie. Wsadziłem ją. Tego trachy karpusa też. Dzisiaj posadziłem trachykarpus nowa i trachykarpus wagnerianus. Jeszcze tutaj wylądują juki rostraty. Dzisiaj wykopałem z gruntu. Patrzcie, jakie korzenie. Ładne. Nie boję się, że za gęsto. Dlaczego tak w kupie sadzę, to powiem później. Na razie biorę się za sadzenie i pokażę, jak to wszystko będzie wyglądać. No i dobra, juki posadzone. Na to wszystko pójdą jeszcze zrębki. Zrębki z drzewa liściastego. Dlatego te paliki tutaj są powbijane, żeby trawa nie przerastała do palm i żeby zrębki się nie wysypywały. Dlaczego tak wszystko w kupie posadziłem? A dlatego, że pomyślałem o zabezpieczeniu, bo to już wszystko zostaje na stałe w gruncie. Oprócz daktylowca, bo daktylowiec będzie na zimę zabrany stąd. Dlatego, że tutaj postawię nad nimi na zimę taki pawilon, namiot, żeby przykryć przed opadami deszczu, śniegu, w ogóle przed wiatrem mroźnym. Taki pawilon będzie stał. Jeszcze wystarczy wysypać zrębki na to wszystko i rabata gotowa. Tak się prezentuje. Pozdrawiam i do kolejnego filmu. Trzymajcie się ciepło, cześć.